Szanowni Państwo, chcielibyśmy przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj się mobilizują, żeby pomóc tym, którzy do nas przyjeżdżają. Wszyscy uciekający przed wojną spotykają się z pomocą i wsparciem. Wolontariusze i wolontariuszki organizują zbiórki, przekazują własne mieszkania, własne pokoje, przyjmują ludzi, którzy są w potrzebie. To jest coś, czego nie da się opisać. To jest coś, co pokazuje, że potrafimy wyrazić solidarność, o którą pewnie sami siebie nie podejrzewaliśmy. Że kiedy nasi przyjaciele z Ukrainy potrzebują tej pomocy, to ta pomoc jest im po prostu udzielana. To są proste rzeczy, jak kanapki czy woda na granicy. To są rzeczy ważne, jak dach nad głową. To są rzeczy systemowe, jak dostęp do ochrony zdrowia, edukacji czy rynku pracy. Nasze państwo, jako nasze społeczeństwo, stanęło na wysokości zadania. Ale również nasze państwo stanęło na wysokości zadania, oferując dostęp do ochrony zdrowia, organizując tę pomoc systemowo. My dzisiaj możemy powiedzieć, że w momencie próby pokazaliśmy, że stać nas na empatię, współpracę ponad podziałami i solidarność. Ale to, czego potrzebujemy, to myśleć nie tylko o tym, co dzisiaj, nie tylko o tym, co jutro, ale także o tym, co będzie za kilka miesięcy czy za kilka lat. Dlatego jako Klub Lewicy już dzisiaj apelujemy o podjęcie strategicznych dla Ukrainy kroków, żebyśmy jako państwo pomogli Ukrainie wstąpić do Unii Europejskiej, pomogli Ukrainie myśleć o przyszłości własnego państwa i o bezpieczeństwie własnego państwa, kiedy wojna się już skończy. Przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Ukrainy to jest cel, który również nam jako Lewicy przyświeca. Dziękujemy. Dziękujemy.